cytologia to jest jakby taki powszechny skrót, hasło oznaczające badanie cytologiczne i dotyczy najczęściej w rozumieniu społecznym badania cytologicznego w kierunku wykrycia raka szyjki macicy. Jest to pobranie z części pochwowej macicy, z szyjki macicy, z powierzchni tej szyjki oraz z wewnętrznej części szyjki, wymazu, który się pobiera taką specjalną szpatułką i ten wymaz zawierający komórki nabłonka szyjki macicy nakłada się na szkiełko mikroskopowe i ogląda się pod mikroskopem, gdzie doświadczony cytolog czy patolog jest w stanie odróżnić komórki prawidłowego nabłonka, które mają inny wygląd, od komórek zmienionego nabłonka, mogą to być zmiany przedrakowe, lub też komórki, które budzą podejrzenia raka. Jeżeli jest sytuacja niejasna, jeżeli chora kobieta, jeszcze może nie chora, wymaga dalszych badań, rozstrzygające jest badanie histopatologiczne polegające na pobraniu wycinka.